Cześć. Temat tego edukastu to amnestia, terror komunistyczny oraz powstanie Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Na tym wykładzie opowiem Wam o nadanej przez komunistów amnestii dla działaczy podziemnych, a także opowiem o terrorze komunistycznym i próbach jego zwalczania. Zapraszam. Kiedy sprawa powstania tymczasowego rządu jedności narodowej została przesądzona w Moskwie, terror komunistów wobec żołnierzy i działaczy Polski Podziemnej osłabł. Amnestia dla wszystkich członków podziemia została ogłoszona 2 sierpnia 1945 roku. Propaganda głosiła, że jest to akt dobrej woli TRJN. Około 45 tysięcy osób związanych przede wszystkim z batalionami chłopskimi, Stronnictwem Ludowym, Polską Partią Socjalistyczną WRN, Stronnictwem Pracy oraz Armią Krajową ujawniło się. Amnestia była jednak nie na rękę komunistom. Zależało im przede wszystkim na odleczeniu terminu wyborów do chwili wzmocnienia kontroli nad społeczeństwem oraz pełnego opanowania partii niezależnych. Wkrótce po ogłoszeniu amnestii wzmogła się fala represji wobec osób ujawniających się, jak i tych, które nie uwierzyły hasłom komunistycznym i pozostały w podziemiu. Nasilenie represji spowodowało reakcję środowisk konspiracyjnych, dlatego 2 września 1945 roku powołano do życia Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość pod kierownictwem pułkownika Jana Rzepeckiego. WN było organizacją polityczną zajmującą się także samoobroną zbrojną. Organizacja ta wydawała również pisma podziemne. W swoim programie WN postulował powrót do programu Rady Jedności Narodowej z 1944 roku. Postulowano również zbliżenie z państwami zachodnimi, rewizję granicy wschodniej, powrót polityków polskich z emigracji, przyspieszenie wyborów parlamentarnych i nadzór wyborów przez przedstawicieli państw anglosaskich. Cały czas podtrzymywano nadzieję narodu na odmianę losu. Zapowiadano także konflikt Zachodu z ZSRR. Końcem 1945 roku w podziemiu pozostawało nadal około 80 tysięcy osób. Byli to przede wszystkim członkowie organizacji Wolność i Niezawisłość, Narodowych Sił Zbrojnych i Narodowego Związku Wojskowego. Organizacje te prowadziły przede wszystkim działania w samoobronie, lecz także zdarzało się wykonywać akcje odwetowe na funkcjonariuszy UB i MO. Odpowiedz teraz na kilka pytań. Co zmieniło się w Polsce po nadaniu przez komunistów amnestii w 1945 roku? Jaką organizację powołano w celu obrony i walki z terrorem komunistycznym? Czym zajmował się WN? Jakie organizacje pozostawały ciągle w podziemiu? Na koniec rozwiąż test znajdujący się poniżej.